Powrót do normalności jest czasem strasznie nie na miejscu. Coldon wrócił wczoraj do domu, jego kostka prawie się zagoiła, więc za kilka dni wybiera się do Londynu. I muszę przyznać, że chyba trochę przywykłam do towarzystwa tej utykającej kaleki i zupełnie nie wiem, czym się teraz zajmę. O, właściwie obiecałeś, że wyhaftujesz moją... Mamy rok 1815 i już po wszystkim! Coldon wrócił do domu i bardzo niechętnie wybiera się do Londynu, do narzeczonej, której wcale nie kocha. Rose. Jakże czy stare przysłowie, co robi zakochujący się wbrew swojej woli mężczyzna? Ucieka. A jak brzmi drugie przysłowie, Kristen? Lepsze 6 worków owsa. Nie. Im więcej worków owsa... Tam nie było nic o żadnym owsie, ale dobrze, nieważne, jakie było drugie przysłowie. Karo, naprawdę myślisz, że zrobił to dla niej? On wyjechał, żeby pozbyć się myśli o tobie. To takie oczywiste. Nie będę więcej słuchać tych bzdur. Bawcie się dobrze. Nie rozumiem, dlaczego tak bardzo nie chce się do tego przyznać. Do czego? Nieważne. Rose, zauważyłyśmy z Klarą, że dziwnie zachowujesz się w towarzystwie pana Fredrika i chciałyśmy spytać dlaczego. Nie ma o czym mówić. No dobrze. Wiesz przecież, że moje doświadczenie z mężczyznami jest dość znikome. Jest znacznie znikome, jest bardzo znikome. Jest najznikomsze, jak się tylko da. I? Bardzo lubię pana Fryderyka i nigdy się tak wcześniej nie czułam. I boję się, że coś zepsuję. Tyle. Może dobrze by było, żebyś opowiedziała o tym sama? Przed kamerą? To wykluczone. Czasem warto coś z siebie wyrzucić. Uważam, że powinnaś tak zrobić, a byłoby wręcz nierozsądne z twojej strony nie dzielić się z nikim swoimi uczuciami. Pan Fredrik tak często tu bywa. Bałam się, że coś usłyszę, a to nie będą pochlebne rzeczy. Spaliłabym się ze wstydu. Mogę popilnować drzwi, żeby nikt niepożądany nie wszedł.